O, Ozenek, zleciała, no, wolnił się, ona dobrze. Niedawno. Tak, zastanawiałem się, co zrobić. Był na obrzyń. Ale skurczybąk. Ale skurczybąk. Hej, tu Hogaty, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, wpadnijcie na G2, Instagrama, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem, dzięki. Kurde, flame. Będzie się dupa paliła tej chłopaki. Tak, kurde. Co jest? O, pieczona. No i już daję w pierwszej sekundzie niecenzuralne słowo. Panie YouTube, nie proszę bardzo. Zakładę wycofana. Żółta monetka, dobrze wycenzurowałeś. Dobrze, dobrze wycenzurowałem przepart, Jezus Maria. Gdybym tej cenzurki nie dał, to hopie, byłoby ciężko. Wieziemy go, Stylo, wieziemy go. No, to powieść. No nie masz. Jak to plamę kurier. Chciałem się pobawić, no nie masz, Stylo, tak. Stylo, koł w dupie jak zwykle, także spokojnie. Ja koł w dupie? Tak, ty. Dobra, oj, tak, będzie. Taki wielki koł. Cześć, bo on zaraz na parku. O, on na parkurze będzie. Już. I pokara. Co? Już. Nic, boczka haczyłem. Już mnie wydupił na parkurze. Na tej części już parkurowej. Należało się dla Bonia. Pyk. Se spadłem, pyk. Se? Ale poczuć bym zjadł, taki smażony w kanapę. Tak, se poczuć bym zjadł, czek. Już jest. Ale bym nie, to jest aż bym se coś zjadł, to tyle. Ale tam już jest boczek. Boczek bym se zjadł, no. On powiedział, że poczuć bym se zjadł teraz. Ale wiesz, ale to teraz, nie? A teraz konkretnie właśnie, wiesz. No. A, poczuć. Okay, takiego, taki wiesz, mówi boczuć, to zjadłby boczuć. Kaszankę. A kaszaneczkę mam w lodówce. Ja tu nie do góry mieliśmy jechać? Chyba tak mamy jechać, jak ty jedziesz teraz. A, okej, okay. To dobrze, to... Nie prankuj, Pietrek, nie prankuj. Nie. A do no, abym cię tu wywalił teraz, chłopie, aby ci dupsko pękło. Wywalił, to bym ci spięty chyba później po tej akcji. Spięty by ci poszło. No. Po tej akcji, to na pewno. Paki. Cima. Dobra, jadymy. Jest checkpoint. Jakbyś tam spadł, to było nawet jadymy zabawne. Wszyscy. Kto by spadł, ja? Nie, Sylo. No. A, Sylo, czemu ty mówisz tak dla Sheparda źle, Sylo? Jak powiedziałem? Nic nie powiedziałem do Sheparda. No, powiedziałeś. A chodziło o ciebie, Sylo. Chyba powiedziałem coś innego, bo ja śpiewałem piosenkę. Nie, chyba, to powiedziałeś nie, no. Nie. A, to mi samo się powiedziało. Samo mi się powiedziało. A, samo mu się... Okej, okej, Sylo, samo mu się... Samo się tak, nie panuje nad swoimi. Okej, powiedz tak do Twitcha, jak coś kiedyś wraził. Tak. Samo mi się powiedziało. Ale ogólnie nie panuję nad tym, co mówię, no. Zdało się. A masz, nie wiem, zaświat, masz papiery od lekarza na to? Ja mogę mu wypisać. No. Ej! Ej, to brzmi. To brzmi jak plan. Ręciupa, chyba jakaś to brzmi jak plan. A mogę mu wypisać takie. A dużo tam płacą z takim papierem? Jo! Jest. To jest kwestia. Nie no. Zapłaty. Jeszcze uważaj, uważaj, uważaj! Na co mam uważać? O ty! Ale jumping! No właśnie, na czym? To. No, jak będziesz jechał na wprost, będziesz miał długą prostą no. Do nas jakby. No to już zrobiłem, no to a? Tak. Okay. A skoczyłeś sobie tak fajnie? Nie. Bo uważał. Po prostu uważałem, no. A. No, nie, no co mam uważać? A później będzie? O, nie powiedziałeś, że bym uważał. Tak. Nie płucuję się. Oszukujesz. Oszukał. Nie. Bombę z płucy. Za szybko chciałem. Chcesz rozpadać? Tak. No jak zwykle chciał za szybko i wyszło to tamto. No, teraz trzeba płacić. Konsekwencje. No, ty właśnie, bo ty żebyś przypadkiem coś z tym szybkim, a potem płacić rzeczy, no nie dobrze. A co ja? Dwa jajca, co ty tam robisz? Co ty tam robisz, jak jesteś ten? Dokładnie, nawet dwa jajca. No. Nie mam czasu, chłopie, nawet cię po dupie podrapać, a ty mimo takich rzeczy. Słuchaj, ja tam słyszałem, że ty bardzo często się tam z mieszanką wedlowską jakąś tam wozisz, no to wiesz, warszawską. Śmietanką. Pito? Śmietanką. Nie mogę. Czy ja muszę komentować, czy nie muszę? Chyba nie muszę. Spadłem. O, Sylo znowu spadł. Właśnie tak to jest. O nie, spadłem, czek. No nie, bo czuć zagadałeś mnie. O, tak, tak. Oj, tak, tak. Czekaj, zaraz będzie ojojoj, to już będzie w ogóle. Już jest w ogóle, jak jest poker w bingo? Taki wszystko bingo. Bingo, duże bingo. Bingo. Z bingo. Zostaw te kable.
Nie gryź tych kabli. No gryź mi kabli. Jak on się nazywa? Nie gryź tych kabli, no proste. Reaguje na wszystkie trzy nazwy. Na wszystkie trzy nazwy. Mój. A w końcu najlepsze jest to, że Sylo miał wymyślić nickname i w końcu wymyśla za niego bratanica. Tak. No tak. Z Binga. Nie zostało, no. Nie z Binga. Fajnie. Jakbyś, ty, jakbyś nazwał na przykład z Binga Kizo. Czaj. No. Ja, albo ty, jeszcze inaczej, Iz. Nie, no. Nie, no tak. Nie, nie. Duchat. On by się szybko przez stany. Wystarczyłoby mu jedzenie tak, dawać i tak go nazywać jednocześnie. No, tak. No na Burek też wie, że to on jest na przykład. No, bo jest Burek to nogi. Wiesz, Sylwester, jak wołasz do niego, zależy od okazji, różną nazwą, to może później, wiesz, mieć problem ze skumaniem, która to jest jego prawdziwa nazwa. Burek, chodź tu, i on co idzie, o. To bez żartów, jak coś, Sylo po prostu jak mu pyknie, tak woła. No, psa, to czy mu woła bardziej, no. Nie gryź tych kabli, chodź tu. Ale to jest giga fajny pies. To dlaczego zostawiłeś? Dlaczego go zostawiłeś? No bo nie, mu tam dobrze jest. No to, z tobą no też było dobrze. Ja bym go wziął mimo wszystko, bo mój. No nie chciał, nie chciał. No bo nie jest twój Sylo. Sylo, rany boskie, Jezus, już dobrze, że spadłeś no, się rany. Nie jest mój, ale Gosia go tam wychowała. Na dobrego chłopaka. O, mógłbyś go jeszcze takiego jak ja nawet. Patrz jaki koks. Czemu teraz nie mogę dolecieć, co jest? Jedź, Shepard, bo jak tam się zatrzymasz, to już nie ten. To już nie ten. To już nie ten. Ja spadłem na tej strzałce ze strony. Okej, dobra, zrobione. Miło mi. No i oczywiście, z drugiego miejsca już łatwiej, 30 tysięcy razy, bo nie lecisz w przepaść. Na pierwszym. A ty co? To jest to, typowo. Ojojoj. Ojojoj. Ajajaj. Ojojoj, Sylwester, jak to? Jak to w ogóle się wydarzyło? Jak do tego doszło, nie wiem. O, Zenek, wolnił się, dobrze. Niedawno. Tak, zastanawiałem się, co zrobić. Był na obrzyd. Ale skurczybąk. Ale skurczybąk. Ale mi się teraz biko nie. O Jezus Maria. To trzeba na wolnił się. Czek. Ej, czy ja tego nie mogę doskoczyć? To trzeba na wolniusio. Shepard. Trzeba na wolniusio, tak. Jest mi z tym bardzo, kurczę, dobrze. Trafisz czy nie? Dobrze, takie boczek śmiać cudzego nieszczęścia i nie warto życiowego, Shepardowego. Nie, tak. Boczku, ty najgorszy, ty. Zestrałeś się, a nie przejechał. O, tutaj też nie. Gdzie teraz trzeba jechać? Srak! Sylwester. Ej, uważaj, tu jest meta, jak dojedziesz już do tego. Oh. Shoot in the breeze. 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 Free. Where standardowy tryb, co jest? O, korweta. Kontaktowy. Okay. Korwetką, korwetką. Koketa. Taką. Co możesz? Pojechałbym taką korwetą, też. A czym byś nie pojechał? BMW. Tą taką małą. Byś nie pojechał? Nie podoba się dla mnie. Teraz bym pojechał, że z buta nie iść, ale... O, ciedupie, nie, dobrze. Dobry. Dzwonek się dzwonił, czy co? Nie. Nie. Co? To bym dzwonek usłyszał. To u ciebie był. To może to do ciebie, Sylo. No właśnie. To do ciebie dzwonek był, Sylo, Jezu. Nie, a u mnie była przyjechać. Oj, ale nie wyratowany Sylwester tu był. No, siostra już do niego by z jedzonkiem szła jeszcze czego. Jezus Maria, ale bym chyba... Ale bym chyba wyszedł z tych nagrywek. Wiesz, jak ja dobrze się zorgotuję? Łapię. Ostatnio wysłałem mema. A wiesz, jaki skromny jest? Wysłałem mema, jak ja dobrze gotuję starter pack. Co? I tam była właśnie taka pizza, jak ty ostatnio sobie zrobiłeś. Parówki, makaron, ryżsy. Były takie właśnie rzeczy. Bella, jak ja dobrze gotuję starter pack. Jezus, cool. Nie, yes. No, ale powiem ci, że to co ja zrobię, byś zjadł, byś powiedział smaczne. Sylo, najważniejsze jest, że tobie smakuje. Dokładnie, plus jeden. A to by też to smakowało pewnie. A czy to, ale to pewnie tak, no wiesz, no. Bo to nie jest złe. Chciałem powiedzieć, znaczy nie, i to nie ma być nic złego, to nie są skomplikowane jakieś, te, więc jakby... No to tak, no to o to chodzi. No. Pamiętaj. Jakby... Najgorsze jest to właśnie... Ale czeka, że powiedzieć.
Tkwi coś w prostocie, ale nie pamiętam co się mówiło. Szkopu? Szkopu? Co to jest szkopu? Nic. Jak zakładasz pewien kask i to robisz jest, pewną nie. pozę do lustra. O nie. I bierzesz na pół. Brokuła, no, broku w rękę, to jest szkopu wtedy. Nie wiem o co chodzi. No dobrze, to jak nie wiesz, to... Zbyt to no. Tak, no. Jezus, aż się wywróciłem. Dalej, aż wywróciłem z tego. Ja jadę za wami, żeby was dogonić, żeby was postukać, a to nie dotykałem. No, no, możesz nas stuknąć i bez wyścigu, także ja ci mogę postukać po gładek. No, po kasku. Daleko do chłopaków. Pasuje to dalej z tym kaskiem. Halo, Cezar żyje, halo. Ale żyje, ja tylko się odbiłem na każdej ścianie. Chłopy, panie. Where Cezar? Jechał bokiem. Oj, tak. Jechał bokiem. W ogóle pisał dzisiaj do mnie jakiś gość z taki, kojarzycie? Taki serwis jak pewien Fiat. Jest. Nie. Jest. Dużo. Za dużo. Nie, to... jest dużo. Fiat jest dobra, dużo. To zgadujcie, żeby tak nie mówić konkretnie. 500, punto, stilo. Na T. A, no, okay, no wiem, które, no wiem, już wiem, no. No, rozumiem, no, i właśnie gość coś dzisiaj z tym pisał i ciekawi mnie, co mu chodzi, bo chyba korzystaliśmy z tego serwisu chwilę i był chyba jakiś problem. No, ale no i co? No to co? Po co? Ale w ogóle, wiesz, przychodzi gość, jakiś taki nietomny na live'ie, pyta 30 razy o to samo, podaje mu tam, wiesz, maila, coś, ten gość cały czas, no, możesz podać, a jeszcze raz, a może ktoś napisze, a może a ten... Tak. Ale to tam, ale to jest biznes? To, ale no tak, właśnie w takim celu jakby chyba, jeżeli, i nie wiem co jeszcze, czy napisał to jest to, ja myślę, to tak, 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 Szepard, to. To był scam. To był scam. W sensie, to nie jest... To, gdzie jest już tam sprawa sądowa, tylko to nie, był nie, dom, nie, gdzie... nie. Gdzie skamowali na tych, na prowizję, żeby podwójnie opodatkowane. To jest to, tak. Co ty wtedy miałeś i ten. Co ja potem dobrze, ludzie zrozumieją wszystko w tym odcinku, jak coś. Kiedyś 12 godziny live, proszę sobie może obejrzeć na Bendyku zbierane i tam powiedziałem, że musiałem dopłacać przez tego Fiata, więc no... Powiedziałem mi na to akurat, ale... No, Paramaxy się bujał taką furę. Tak! O, Sylo, tak! Nie wiem, przypomniałem się, kto tą furą jeździł. Mój Paramaxy, tato! Wróć, już David wraca. Proszę, Paramaxy. I Paja, no nie. Nie, no Paja już wrócił. Paja już nie wrócił. I odleciał, tak, niestety. To jest już gone. Niestety trudno, już jest gone. Dziki no, gone. Poleciał, forever. A brakowało dwóch dni tak naprawdę. Paramaxy pewnie wróci, jest szansa. Wróci, mi się wydaje, że wróci. Ale jest... komu dwóch dni brakowało? On ostatnio chyba grał z kimś. Pani do partnerstwa. A to co z tego? No jakby miał partnerstwo, to miałby tego takiego jeszcze permita, a jak nie miał partnera, to zazywany jest. Chodzi ci o to, że miałby po prostu od nowa licznik do resetowania do tego, że ban na tam 24 dzień, 24. A na pewno by miał po odbanowaniu? Nie. Miałby, jak partnera już by miał, to już by miał. Ciekawe. Niestety, nie dotrwał do tego. To? Na razie. Cezar. To. Pa Cezar. A niech mnie Cezorek, tak na niego nie wołają. Tak, na niego już nie wołają. Właśnie na Cezara tak wołają, więc... O, Cezar opuszcza grę. Pa Cezar. Ale ma go pa Cezar. Trzymaj się Cezar. Nie, ale to Paramaxy pewnie wróci, ale wydaje mi się, że Paja to już jest skończony temat. Daj chyba, mi się, że on sam by już nawet stanie, nie chciał. Coś zacznie naprawdę oddawać i tutaj... Może on po prostu już sam by nie chciał, bo wydaje mi się, że tam już to już nie jest. Mi się wydaje, że on by chciał. Nie, wydaje mi się, on by chciał, ale to by musiał, wiesz, bana nie dalej dostawać. By próbował, samo, ale próbował zmienić wszystko i wystarczyło jedna osoba z jednym słowem na ustach. No tak. To on wystarczył swoją to on drogą, powiedział. To on powiedział. Która swoją drogą robiła tam czasami pod górkę, co ale było to on dziwne. Powiedział. No. Tak? To on powiedział? No tak! A, w sumie faktycznie, dobra. To jest o jego zachowanie chodzi, nie? Dobra, to mi się powiedział. To przepraszam w takim razie. Musiałby swoje nawyki zmienić, a tego nie zmieni, więc... No nie, bo to... A jak też tym bardziej przez taki czas on był w takim pewnie środowisku niecenzuralnym, bez cenzury jakiejśkolwiek, no to pewnie ciężko by wyjść z tego. Jakby Syla słuchać bez no. Twitcha czy YouTube'a, no, tak jak teraz. No. No co?
To Sylo ostatnio, jak za dużo pracował, to już zaczął się czasami... Tak, 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 jak oglądał kapitana. A pomyślcie sobie, co, jak tam chyba ile, to 2 lata było już tego bana, chyba jakoś tak, nie? To tak, tak, tak. Ale jaki to był potężny powód, tam kamery zostały kupione, wszystko, co możliwe. Ja pamiętam tylko, że na pierwszym streamie po prostu szedł na KFC chyba. Po prostu i jadł w KFC i miał tym backpackiem to Pongowski teraz jeździ chyba. Tam. A to mu sprzedał to, czy jakoś coś? Nie, robił tam chyba też osoba. Ale Dan Butcher robił też chyba Bonkolowi? Tak, tak, on to ogarnia gdzieś niby fajnie ten temat. Także... Że on to robi, lepsze robi niż te gotowe i tanie i fajnie to działa i co modyfikować lepiej to można. Do customu. Własnego. Rozumiem. No. Bo ten jak kupujesz czeka, gotowy, to już jest gówno, tak naprawdę, nie? Znaczy no, jesteś skazany na to, tak, że na to, co ci tam każą. A jak się zmienisz, to tracisz gwarancję na przykład. No, na przykład. To jest jak z laptopami mniej więcej, no chyba, że są gwarancje. A to i masz, wiesz, to sobie możesz zmieniać, co chcesz, jak dobra. Chcesz. Dobra. O, no to kończy. Brzadnia, coś tego, że komp dostanie upgrade'a jakiegoś.